A dzisiaj, kochani, w bezsenną środę kilka słów o polskiej literaturze grozy. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże tajemniczy dzień, witam was Olga z Wielkiego Buka. A dzisiaj będzie trochę o polskiej, naszej rodzimej literaturze grozy, właśnie o polskim horrorze, o ulubionych opowieściach tego gatunku, moich ulubionych opowieściach. W ostatnich latach odkrywam horror w tej polskiej odsłonie i cały czas nie mogę się nadziwić, jak mamy wielu wyjątkowych, unikatowych twórców, jak wiele wspaniałych głosów. Horror to gatunek niszowy, wiadomka. Polski horror to jest nisza w samej niszy, a jednak chciałabym, żebyście wy również poznali i docenili naszych rodzimych polskich twórców, poznali ich wyjątkowe opowieści. O wszystkich tych tytułach opowiadałam tutaj na kanale, pisałam na blogu Wielkiego Buka, więc jeżeli jesteście ich ciekawi, to zaglądajcie, szukajcie, no i oczywiście czytajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie również. Powrót Wojciecha Guni, o którym opowiadałam wam całkiem niedawno, a który jest absolutną perełką pośród polskiej grozy i polskiego horroru. Gunia zabiera czytelnika do bezimiennych miast, gdzie trwa wieczna zgnilizna jesiennych dni. To jest zbiór opowiadań niesamowitych, nadzwyczajnych, nawiązujących do prozy Franza Kafki, Brunona Schulza czy Tomasa Ligotiego. To są takie opowieści, które zapisują się w sercu czytelnika i oddziałują bardzo, bardzo głęboko na jego wyobraźnię. 14 opowieści niczym w kolorach sepi, spranych, wypaczonych, groteskowych. Gałęziste Artura Urbanowicza, co to był, kochani, za debiut? Jestem osobą, która, jak dobrze wiecie, a jeżeli nie wiecie, to teraz się dowiecie, nie do końca przepada za skupiskami drzew. Bardzo lubię drzewa na zdjęciach, tak sobie patrzeć okolicznie, ale nie do końca odnajduję się pośród nich, na przykład w lesie. I to właśnie w Gałęzistym odnalazłam odpowiedź na wszystkie moje lęki i największe fobie. Do Białodębów powracałam już dwukrotnie, za pierwszym razem i przy wznowieniu tej powieści, i dwukrotnie prześwietnie się bawiłam i dwukrotnie byłam, no, co najmniej przerażona. Dzięki tej powieści bardzo polubiłam ten charakterystyczny styl Artura, który nie każdemu przypadnie do gustu. I chociaż Inkub jest tą powieścią, która was najbardziej zachwyciła, która was najbardziej przekonuje do Artura, to dla mnie Gałęziste wciąż pozostaje najulubieńszym tytułem spod jego pióra. A my w ogóle już, słuchajcie, kochani, możemy szykować się na kolejne opowieści Artura Urbanowicza, bo niebawem nadchodzi Deman, a na koniec roku Paradoks. Biały Słoń i Jacka Piekiełko. I to jest jedno z moich tegorocznych odkryć i bardzo nietuzinkowa powieść, dlatego że ona łączy w sobie elementy zarówno kryminału, dreszczowca, jak i właśnie powieści grozy. Jak widzicie, to nie jest typowy horror, ale dzięki temu ma szansę pochłonąć nie tylko samych wielbicieli gatunku i bezsennych śród, ale także tych, którzy z gatunkiem nie są do końca zaznajomieni, a którzy może dzięki Białemu Słoniowi właśnie zanurzą się dalej głębiej w grozę. Autor zabiera nas tutaj na Huculszczyznę, pełną tajemniczych legend i makabrycznych zbrodni. Całość ma bardzo uniwersalny sznyt, no i dzięki temu liczę na to, że Jacek Piekiełko trafi do grona autorów popularnych i często czytanych. Dom na wyrębach Stefana Dardy. Kto jeszcze pamięta debiut Stefana Dardy sprzed lat, ten z pewnością pamięta, jak spore zrobił zamieszanie, dlatego że Stefan Darda przetarł ścieżki wielu twórcom horroru w Polsce właśnie. Ta powieść sprowadzała na manowce, wyciągała czytelnika na nieuczęszczane leśne dukty i ścieżki, no i być może właśnie dlatego zrobiła na mnie też tak wielkie wrażenie. Darda w ogóle jest mistrzem snucia opowieści, takiego gawędziarstwa, trochę jak przy Ognisku właśnie, i taki był Dom na wyrębach. Mieszanka niesamowitej słowiańszczyzny i w ogóle takiej niepokojącej opowieści z legendami w tle. I tak jak powiedziałam, chociaż te wszystkie motywy, one powracają w twórczości Dardy, to jednak Dom na wyrębach został ze mną na zawsze. Nie ma wędrowca Wojciecha Guni, Wojciech Gunia raz jeszcze, no i nie ma tutaj, kochani, przesady. Jeżeli już raz poznacie styl Wojtka Guni, jeżeli przepadniecie w jego opowieściach, no to już zostaniecie tak z nim do końca. To jest jeden z najlepszych i najciekawszych polskich głosów w horrorze w ogóle. Ale wracając do Nie ma wędrowca, to opowieść straszna i tragiczna zarazem, która rozgrywa się pośród bieszczadzkiej głuszy. Przenosimy się do bieszczadzkiego tartaku, gdzie pośród buchających płomieni i lodowatego śniegu spotykają się byt i niebyt. I tak jak powiedziałam, jest tutaj pewien tragizm i historia jednostki, która zostaje skonfrontowana z ciężarem przeszłości i historii.
A teraz coś zupełnie z innej beczki, czyli folk Tomasza Czarnego i Marcina Piotrowskiego. Tutaj też mamy leśne ostępy na bieszczadzkim odludziu, jednakowoż w zupełnie innej odsłonie, bo odsłonie czysto krwawej i ekstremalnej. Ludzka rzeźnia, rodzina kanibali, co udowadnia jedynie, że splatterpunk ma się w Polsce bardzo, bardzo dobrze i jedynie rozwija się w jeszcze lepszym kierunku. Oczywiście widać tutaj nawiązania do Edwarda Lee, do Jacka Ketchuma, ale Tomek Czarny i Marcin Piotrowski tak potraktowali temat, że wyciągnęli najlepszy white trash Polish gothic z tego wszystkiego. Oczywiście jest to lektura dla czytelników tylko o mocnych nerwach i o mocnych żołądkach również. A jak wiecie, ja uwielbiam horror ekstremalny, zawsze polecam, a Tomek Czarny i Marcin Piotrowski w duecie to w ogóle jest absolutny ogień. Potępiona Bartłomieja Fitasa i to jest jeden z najlepszych horrorów zeszłego roku i nie ma się co dziwić, bo jest to jeden również z najlepszych debiutów. Przed Wami horror w absolutnie klasycznym stylu. Straszy tam, gdzie ma straszyć, jest miejscami nieco tandetny, nieco przerysowany, taki właśnie doskonały, jak powinien być. Trochę tutaj gore, trochę flaków, trochę takich tanich chwytów, jak w kinie klasy B. Ale jest tutaj też trochę dziwności, trochę weirdu i szczypta kryminału, żeby to wszystko pięknie objąć jedną klamrą. Zaciszę Tomka Krzywika. Kto grał w Silent Hill, ten w Zaciszu przepadnie bez reszty. Gdzieś pośród ścielących się mgieł i spokojnych mazurskich jezior czeka na czytelnika i spragnionego wędrowca Zaciszę. Tutaj ciemność wgryza się w zakamarki i nigdy do końca nie wiadomo, czy to, co wokół nas jest prawdziwe, czy to jedynie wyśniony koszmar. Jak dla mnie to jest niesamowita historia, bardzo mroczna, bardzo niepokojąca i świetnie napisana. Ćma Jakuba Bielawskiego. Niby mamy tutaj weird fiction, ale w takim bardziej popowym, bardziej uniwersalnym ujęciu. Pomyślicie sobie, weird fiction w popowym ujęciu? Jak to wygląda? Ano wygląda tak właśnie, jak Kuba Bielawski pokazał w Ćmie. Ja tę powieść Wam ogromnie polecam. Mamy tutaj zapyziałe śląskie miasteczka, mamy pogubione dzieciaki, które wciąż szukają swojej tożsamości. I ta historia, powiem Wam, ona nieco wychodzi poza schematy weird fiction, ale jednocześnie w pewien sposób hipnotyzuje czytelnika. Także nie można się od niej oderwać. Zaciąga nas prosto w ciemność w sercu lasu. A na koniec mam dla Was polską perełko-rodzynkę, czyli kobiecy głos pośród zdominowanej przez mężczyzn polskiej grozy. W malinowym chruśniaku Dagmary Adwentowskiej i tytuł jest tutaj nieprzypadkowy. To jest jedno z opowiadań, które pojawiło się w grzesznej antologii magazynu Histeria i nawiązuje do grzechu obżarstwa. To opowiadanie jest cudownie klimatyczne. Mamy tutaj taką wakacyjną atmosferę polskiej, sielskiej wsi. Do tego wspomnienia dzieciństwa i tajemnice dzieciństwa również. Poniemieckie gospodarstwo, stary cmentarz, a przy cmentarzu tytułowy malinowy chruśniak. To jest cudownie klimatyczna, aromatyczna opowieść, która bardzo często do mnie powraca, którą ogromnie Wam również polecam teraz letnią porą. Ale kochani, w tym wypadku nie mogłoby się obejść bez bonusa i tutaj bonusową opowieścią, jedną z moich najulubieńszych polskich twórców jest Demon ruchu Stefana Grabińskiego. To jest klasyka polskiej grozy, kanoniczne opowiadanie, a w nim majestat wielkich pociągów, które jako wnuczka kolejarza bardzo, bardzo doceniam. A w tej opowieści pędzące wagony, rozgrzane do czerwoności szyny, pęd wiatru i podróż jakby donikąd. Ta historia porywa grą słów, dudniącymi kołami pociągu i takim poczuciem, że dzieją się rzeczy większe od tych, które może pojąć ludzki rozum. Jestem ogromnie, kochani, ciekawa, czy Wy macie swoich ulubionych polskich twórców grozy, najulubieńszych polskich twórców horroru, dawajcie mi koniecznie znać. Dawajcie mi też koniecznie znać, które polskie opowieści najbardziej Was przeraziły, które zrobiły na Was największe, bezsenne wrażenie. A ja się ogromnie cieszę, bo przede mną już kolejne wspaniałe tytuły właśnie pióra naszych polskich twórców. Mam nadzieję, że równie wspaniałe, równie przerażające, równie niesamowite, takie, które powalą mnie na kolana. Tak jak mówię, polski horror, można na niego narzekać, ale ja nigdy nie będę na niego narzekać, dlatego, że jest tak różnorodny, każdy tutaj coś znajdzie dla siebie.
Tak myślę. I tak jak powiedziałam na początku, o wszystkich tych opowieściach pisałam na blogu, opowiadałam tutaj na kanale. Jeżeli chodzi o blog, to tam znajdziecie w Malinowym Chruśniaku i Demona Ruchu, dlatego że ja tutaj na kanale sporadycznie jedynie poruszam temat opowiadań, a o opowiadaniach pisałam wcześniej właśnie na blogu. No właśnie, trochę pogmatwane, ale zorientujecie się, o co chodzi. Możecie też zajrzeć, słuchajcie, do wpisu, który dzisiaj opublikowałam razem z tym filmem, dlatego że tam znajdziecie po prostu wszystkie linki do tych powieści. Link do tego wpisu znajdziecie w opisie pod filmem, a my, kochani, widzimy się już niebawem, a już za tydzień, w bezsenną środę, Szaleństwo i Królicza Nora, czyli Alicja, krwawa, mordercza, szalona wersja Alicji w Krainie Czarów. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na najlepsze horrory 2020, do tej pory mój subiektywny wybór grozy. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, jest to kanał książkowy, literacki, ale co środę mówimy tutaj o literackim horrorze i o literackiej grozie. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!